Elowel, rowerzyści i kolarze, to co się wam pokażę, to mój nowy rower, chociaż nie do końca nowy, bo zakupiony na OLX-ie, używka, który tutaj stoi i zaraz go wam mniej więcej pokażę, powiem wam dlaczego wybrałem ten rower, jakie są oczekiwania wedle tego roweru oraz co zostało zmienione z oryginalnej specyfikacji przez pierwszego właściciela, nie przeze mnie. Przeze mnie dopiero jeszcze jakieś zmiany oczywiście wlecą do tego roweru i zdradzę wam pewną tajemnicę, z którą nie wiem do końca, czy mogę się z wami podzielić, ale chciałbym wam przekazać taką informację, która ma bardzo dużo związane z tym rowerem, ale to zaraz. Na początku w ogóle chciałbym powiedzieć, dlaczego ten typ roweru, bo jak wiecie, mam dwa rowery marki Cross. Pierwszy to Cross Esker 7.0, rower karbonowy, wypasiony, doinwestowany, bardzo fajny, szybki, a przy okazji wygodny. No, naprawdę rower mega jak dla mnie. Spełnił on moje wszystkie oczekiwania, choć nie były one wielkie, to jednak rower sam w sobie jest naprawdę super. Mam rower szosowy, który póki co upalam na trenażerze i pewnie światło dzienne ujrzy dopiero w marzec, kwiecień, jak zrobi się trochę cieplej, o ile w ogóle ujrzy, zobaczymy. I nie mam takiego roweru na teraz, bo roweru, no wiadomo, roweru szosowego trochę żal jeździć taką pogodą, a tego karbonowego, no to też no tak trochę średnio, no bo jednak części w nim nie są tanie, nie są też może jakieś najwyższej klasy, ale też nie są tanie i trochę byłoby szkoda, więc stwierdziłem, że potrzebuję rower nieco tańszy, nieco gorszy, ale nie do końca gorszy, bo miałem pewne oczekiwania, chociażby to, żeby miał sztywne osie, a jednocześnie, żeby nie był drogi. I myślałem o rowerze fitness bądź nawet crossowy na tyle, żeby można go sobie tam fajnie go przerobić na sztywny widelec. Ale przeglądając ofertę różnych marek, to rowery takie z reguły nie mają sztywnych osi, a jednak był to jednak taki wymóg, bo jednak mam trochę, powiedzmy, tam kół, którymi chciałbym trochę tam manewrować, i sztywne osie to były takie, można powiedzieć, minimum, co oczekiwałem od roweru. Drugie to to, żebym miał sztywną, drugie to, żebym miał prostą kierownicę. Czyli taki gravel z prostą kierownicą na sztywnych osiach. Czegoś takiego za bardzo w ofercie nie ma, ale może będzie, to jeszcze postaram się podzielić z tą informacją, ale to później. I ja miesiąc temu, może nawet ponad miesiąc, widziałem bardzo ciekawą ofertę na OLX-ie roweru przerobionego, roweru marki Cross i akurat w rozmiarze XL, czyli teoretycznie pode mnie, chociaż tutaj też jeszcze są małe obawy, jeżeli chodzi o rozmiar, ale rower bardzo ciekawy i dodałem sobie do obserwowanych i on w pewnym momencie sobie znikł z tej oferty i mówię, szkoda, bo już myślałem, że faktycznie go kupić, później temat trochę ucichł, ale w ostatnim czasie musiałem temat wznowić, bo potrzebuję taki daily rower, czyli rower na co dzień. Więc zacząłem na nowo przeglądać ofertę i patrzę, że ten rower znowu jest na OLX-ie. Jak się okazało, jak korespondowałem trochę z właścicielem, no to pyta się, czy na pewno jestem zdecydowany, bo już miał kilka kupców, już nie wysyłał, zdejmował ogłoszenie z OLX-a, ale to kończyło się niepowodzeniem. Więc gość nie chciał żadnych przepłat, nic, tylko chciał po prostu, żebym mu zagwarantował, czy ten rower na pewno chce i czy go odbiorę. A ja jestem z reguły słowną osobą i jak powiedziałem, że tak biorę, to faktycznie wziąłem. No i co, w końcu wam pokażę, co to jest. Czyli to jest Cross Esker 4.0, stalowy rower na prostej kierownicy. On seryjnie wychodzi na kierownicy typu baranek, a tutaj mamy zamontowaną prostą kierownicę i co najlepsze hamulce hydrauliczne, czyli rower wydaje się bardzo ciekawy na pierwszy rzut oka, czyli coś mniej więcej czego poszukiwałem. Może przejdę właśnie, jak już zacząłem omawiać to właśnie do specyfikacji, co zostało zmienione, czyli nie mamy kierownicy typu baranek, mamy kierownicę prosto, nieco giętą z akcenta z bardzo wygodnymi chwytami marki Ergon. To nie są tanie chwyty, to jest naprawdę
bardzo przyjemnie się je trzyma. Ja wiem, że może nie wyglądają one super, ale bardzo przyjemnie się je trzyma. Mamy manetkę Adventa. Tak, w ogóle Adventa, bo tak, Advent X to jest manetka 10-rzędowa, bo napęd w dalszym ciągu pozostał 10-rzędowy, on pozostał oryginalny. Jeżeli chodzi do oryginalnych rzeczy, no to też zaraz przejdziemy. Manetki Shimano 4100, zaciski hydrauliczne od Tiagry i ze zmienionych tutaj rzeczy to jeszcze koła. Koła, w ogóle to może też taka mała, delikatna prośba do Was, bo to wedle specyfikacji tutaj podanej na OLX-ie są to koła Mavic'i Allroady i jak na Mavic'i to nie ma tutaj żadnego żółtego znaczka z napisem Mavic. One z reguły są tutaj na piaście i są tutaj też na obręczy, ale nie ma ani tu, ani tu. Fakt, że napisane, że jest to gdzieś made in Romania, gdzie Mavic'i stamtąd też potrafią pochodzić, ale nie ma absolutnie żadnej naklejki i nie wiem, czy osoba po prostu poprzedni, nie wiem, czy po prostu poprzedni właściciel po prostu zdjął te naklejki, czy są to jakieś chińskie podroby. Jak się przyglądałem na internecie na właśnie na ten model, to faktycznie wizualnie one jakby są takie same, ale naklejek żadnych nie ma, więc tu nie mam do końca pewności, czy faktycznie to są Mavic'i, ale są na pewno na łyżkach maszynowych, są na szprychach typu straight pull, czyli na szprychach prostych, no i nie za lekkie, nie za ciężkie opony, więc wydaje się to spoko. Więc no, tyle ze zmian. Ze zmian weszły tutaj też od razu mostek. Dałem najdłuższy, jaki miałem, czyli mostek już 130. Dałem go na negatywie, bo wstępnie negatywie, czyli na minusie, bo wstępnie dałem go na plusie, ale było bardzo, bardzo wygodnie. Aż powiem szczerze, że za bardzo. Bo różnica między wysokością, czyli drop, między siodełkiem a kierownicą to już wynosiło tylko chyba 3 cm. Teraz to wychodzi jakieś 7-8, czyli tak jak najbardziej akceptowalnie. I zaraz przejdziemy do pierwszych wrażeń. Z oryginalnych rzeczy no to zostały opony. Marka jest Obor, model jest Saturn Ringi. Obory, wiadomo, jak po polsku trochę śmieszna nazwa, ale się okazuje, że to są opony chyba pochodzenia amerykańskiego i wcale to nie są jakieś tam super złe opony i też mają dosyć ciekawą ofertę. A wstępnie są to opony dosyć szybkie, jak na powiedzmy tej klasy opony. Dobra, został oryginalny napęd, czyli tutaj 10-rzędowy Microshift Advent X. Microshift oczywiście ze sprzęgiełkiem, tak samo jak w Shimano. Możemy sobie wyłączyć sprzęgło i wtedy to można łatwo sobie zdjąć koło, albo możemy załączyć i jest to wtedy na dosyć sztywno. Kaseta też tutaj z rozpiętości 11,42. Wszystko mówię, 10-rzędowe. Na pierwsze takie wrażenia, no działa to dosyć przyzwoicie, działa ładnie. Nie ma z tym problemu, jeżeli jest wyregulowane, to jest spoko. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, to pozostały oryginalne 160 montowane na center locka. No i z oryginalnych rzeczy został jeszcze sztyca i siodełko. To już to dobrze znacie, montowane praktycznie w każdych aluminiowych eskerach. No i został widelec karbonowy i rama stalowa. Ja już wstępnie kiedyś film robiłem o tym rowerze. Ja powiedziałem też, że ten rower wizualnie mi się bardzo ciekawy. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o połączenie karbonu ze stalą i sam bym kiedyś z chęcią na czymś takim pojeździł. No i proszę bardzo. Mam rower w takiej konfiguracji, jakbym chciał. Oczywiście parę zmian wejdzie. Niektórzy już, ci co oglądają mój kanał, domyślają się, co tu zaraz może wlecieć, ale oprócz tego na pewno jeszcze tam parę modyfikacji wejdzie, wstępnie wejdzie parę na zimę, zobaczymy po zimie, czy coś jeszcze innego tam wleci, bo jeżeli ten rower mi się spodoba, to może ze mną zostać na nieco dłużej, bo będzie to bardzo, bardzo uniwersalny rower, tak żeby na przykład sobie pojeździć z rodzinką, na przykład z fotelikiem, żeby pojeździć, albo nawet teraz nie mam za bardzo roweru, gdzie fotelik zamontować,
Żeby pojeździć do pracy, ewentualnie może jakieś dłuższe dystanse porobić. Z ciekawości zobaczymy, jak będzie na nim, jak wygodnie na nim będzie. Zobaczymy. Przejdźmy teraz do czegoś, co jest tutaj bardzo charakterystyczne w tym rowerze, czyli do ramy. Ona jest w największym rozmiarze XL. Ma tutaj bardzo niską główkę jak na rozmiar XL i patrząc na to, że to ma być rower teoretycznie wygodny, no bo wiadomo, rower stalowy się kojarzy z wygodą i z komfortem. Jest niska główka, jest niski stack i reach i wydawałoby się, że to jest rower agresywny, ale po założeniu tego mostka 130 z tą kierownicą, to powiem szczerze, że na razie czuję się, że jest wygodnie. Nie jestem jakoś super mega wyciągnięty. Myślę, że ten rower mógłby być, żeby był dla mnie powiedzmy bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o rozmiar, mógłby być ciut dłuższy, bo jeżeli on na XL, to on ma tylko 56 cm tutaj tej długości efektywnej górnej rury. Na specyfikacji crossa chyba on tam nawet wystawił 55, ale zmierzyłem fizycznie i jest to 56. Więc na chwilę obecną, tak jak się przejadę 5-6 km, no to powiedzmy, załóżmy, że jest fajnie, ale są delikatne obawy, że ten rower może być ciut na mnie przymały. Zobaczymy z czasem, jak się będzie jeździło. Już z tym rowerem na bike fitting nie będę jechał, bo mówię, to ma być raczej rower taki na dojazdy do pracy. Rama stalowa. Rama tutaj z delikatnym ubytkiem u góry, powiedzmy. Tu widać, że była jakaś kraksa, albo po prostu rower gdzieś tam delikatnie upadł, ale to myślę, że nie ma problemu, jakiś lakier do paznokci wleci i uzupełnię tutaj te braki. I tutaj już wstawiłem wstępnie zdjęcie na Instagramie i było, ja sam na początku nawet nie zauważyłem tego, ale ci, co mają czujne oko, zauważyli, że tu pojawiła się rdza. I ja też właśnie mówiłem w filmie pierwszym, jak opisywałem ogólnie ten rower, że to jest dla mnie troszeczkę kontrowersyjne, bo mogło być tutaj bardziej albo zaspawane, albo czymś lepiej zalepione, bo tu się wdaje woda i tu może powstawać właśnie jakaś rdzewka i faktycznie miałem rację. Jak widać, jest delikatna rdza, to oczywiście mogę sobie tutaj wyczyścić i jak kupię lakier do paznokci, to myślę, żebym tutaj dla bezpieczeństwa jakimś lakierem albo bezbarwnym silikonem przeleciał dla pewności. Ale może jakaś teraz delikatna prośba do Was, bo ja nie jestem specem od stali i może macie jakieś porady właśnie, bo ma być to rower na zimę, a wiadomo, stal no, nie lubi wody, nie lubi soli na pewno i może macie jakieś patenty, może jakieś sprawdzone rzeczy, co zrobić, aby dobrze zabezpieczyć rower na taką porę roku. Już w komentarzach jakichś tam, czy na Instagramie, Strawie, czy gdzieś, ludzie pisali, że mają rowery stalowe i jeżdżą kupę lat. Pojawiają się gdzieś jakieś rdzewki w okresie zimowym, ale jakoś nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc dla fanów stali mam prośbę, piszcie w komentarzach, jak można sobie tutaj, powiedzmy, to poradzić, zabezpieczyć rower, żeby on posłużył trochę więcej, trochę dłużej. Chociaż no, patrząc tak, jak na przykład czasami przychodzą jakieś stare rowery stalowe sprzed 20-30 lat, one są całe pordzewiałe, ale dalej jeżdżą. To są rowery, które potrafią stać całą zimę na zewnątrz. Tam jest więcej rdzy niż stali i te rowery nadal jeżdżą, więc no tutaj no temat może delikatnie kontrowersyjny, ale myślę, że fajnie by było się powymieniać zdaniem w tym kierunku. O. Jeżeli chodzi o sam rower, to tutaj zdradzę wam pewną tajemnicę, bo wysłałem zdjęcie pewnej osobie, która pracuje w crossie tego właśnie roweru i mi odpisała, że właśnie rozmawiają na ten temat o gravelu z prostą kierownicą, że jest to temat dla nich trochę, dla handlowców trochę taki no niepewny, bo nie wiedzą czego oczekiwać, ale że chyba na próbę jakiś rower tego typu zrobią, więc bardzo fajnie, bardzo fajny zbieg okoliczności, że akurat jak ja zakupiłem sobie taki rower, który też nie przeze mnie został on stworzony, ale że coś takiego może powstanie. I tu też jest bardzo ciekawy temat, no bo właśnie szkoda, że producenci nie robią seryjnie graveli z prostą kierownicą, że jest to temat bardziej niszowy,
Może z pewnych obaw nie za bardzo takich sprzedażowych, jeżeli chodzi o same tego typu rowery, bo myślę, że można by było za niewielkie pieniądze stworzyć rower, który przypasowałby nie jednej osobie, ale coś czuję, że mogłaby spaść sprzedaż rowerów z barankiem, bo za te same pieniądze możemy kupić wtedy rower, który powiedzmy już będzie miał hydraulikę, bo myślę, że rower za około 3000 już powinien wtedy mieć spokojnie hamulce hydrauliczne, kosztem tego, że nie będzie miał baranka. I myślę, że większość osób wtedy zacznie wybierać tego typu rower i te rowery powiedzmy na hamulcach mechanicznych już zaczną się mniej sprzedawać. Takie jest moje zdanie, możecie też pisać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że fajnie jakby takie rowery zaczęły się pojawiać w ofercie różnych marek. Nie mówię, że konkretnie Crossa, Rometa, nie wiem, Treka czy ten, tylko po prostu różne marki, żeby po prostu taką kategorię wprowadziły. Bo nie każdy jest fanem amortyzacji i ja na przykład amortyzatorów nie lubię. Bardzo zatęskniłem trochę za prostą kierownicą i mam nadzieję, że prosta kierownica rozwiąże mi niektóre problemy z plecami. Fajniej by było, jakby ten rower był ciut większy, ale no cóż, to co było dostępne na rynku, to po prostu w chwili obecnej nabyłem. Zobaczymy, jak będzie na dłuższą metę ten rower się sprawdzał, bo mówię, ma być na dojazd do pracy, na ewentualne spokojne przejażdżki z rodziną i raz na jakiś czas będę chciał spróbować przejechać na nim jakiś dłuższy dystans. Może wziąć udział w jakimś maratonie? Zobaczymy. Zobaczymy. Czas pokaże. Na razie jest zima. Na razie trzeba już powoli szlifować nogę, aby się nie obudzić z ręką w nocniku, jak to się mówi. Wyścigi wygrywa się zimą. Więc już powoli trzeba wchodzić na obroty. Ale jeszcze idą święta, więc czas zrobić masę, najpierw masa, później rzeźba, później interwały, długie wyjeżdżenia itd. itp. I mam nadzieję, że to będzie kolejny wspaniały sezon. W ogóle ten rower to sobie taki zrobiłem prezent na moje 35. urodziny i on akurat 11 grudnia przyszedł właśnie. Więc można powiedzieć, że to taki mój mały prezent rowerowy, praktycznie sam od siebie dla siebie. Jest taki mem na internecie, że gościu stoi przed lustrem i tam na rower, to wiecie, no masz, nie żałuj sobie, nie? To właśnie tak było w tym przypadku. Myślę, że rower fajny, a czas pokaże. Piszcie w komentarzach, co wy o nim sądzicie. Mi się podoba bardzo wizualnie. On wygląda troszeczkę też taki tak zwany fixed bike, czyli troszeczkę jak ostre koło, czyli takie ostre koło bez ostrego koła. No i spoko jest. Dla mnie jest spoko. Podoba mi się. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet teraz mam założone takie pedały bardzo uniwersalne. I też mam przy okazji założone buty bardzo uniwersalne, czyli na przykład jak chcę sobie pojeździć normalnie, to sobie mam, jak chcę sobie pojeździć normalnie, to mam założone normalne ten, a jak chcę sobie wjechać, o, no wtedy pyk i wtedy się wpinam. Taki patencik, o tych butach już kiedyś robiłem film. Zresztą te buty trochę reaktywowałem, też idealne dzisiaj, kurde. Skarpetki założyłem do jazdy. To cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.